Już od pierwszych minut nasza drużyna przejęła inicjatywę w tym spotkaniu i rządziła na całym boisku. Wielkie strzelanie goli rozpoczęła Karolina Janicka po przepięknym dośrodkowaniu Pauli Rak z lewej strony. Potem strzelały bramki Paula Rak, Natalia Marszałek, Karolina Janicka, Dagmara Najbuk, Emilia Dolata, Marta Bedra i Paulina Lizurek. Linia obrony z bramkarką zagrała na zero z tyłu i przez cały mecz nasze dziewczyny z obrony radziły sobie doskonale. Nasza golkiperka Patrycja Urbańska grała bardzo pewnie i bezbłędnie, stwarzając swoją postawą na boisku radość drużynie i wielu przebyłym kibicom. Nasze środkowe obrończynie Karolina Ryl i Roxana Tokarczyk współpracowały ze sobą doskonale i przerywały każdą akcję drużyny Piasta. Nasze boczne obrończynie Karolina Zapotoczna i Justyna Krajewska wyprzedzały za każdym razem napastniczki z Nowej Rudy, a Justyna Krajewska dodatkowo zwiększała swoimi rajdami zagrożenie pod bramką gości. Pomocniczki dominowały przez cały mecz, obie rozgrywające zaliczyły po dwie asysty i strzeliły po jednym golu. Udanie na prawej pomocy zadebiutowała w naszej drużynie Weronika Kowalska, która swoją walką i zaangażowaniem bardzo szybko wkomponowała się w zespół. Natomiast Paula Rak swoimi akcjami po lewej stronie boiska nieustannie stwarzała zagrożenia pod bramką koleżanek z Nowej Rudy. Zaliczyła dwie asysty i strzeliła jednego gola. Nasza siła ataku w tym meczu była potężna. Nasze snajperki strzeliły aż 8 bramek, po 3 strzeliły Dagmar Najbuk i Karolina Janicka, a po jednej Marta Bedra i Paulina Lizurek. Dodatkowo zaliczając asysty Dagmar Najbuk aż 3 i Marta Bedra jedną. Zadebiutowała też w trzeciej lidze kobiet nasza 13-letnia Karolina Borowiak. Mecz zakończył się wysoką wygraną naszej drużyny, a zawodniczki Jacka Grabowskiego w pełni wypełniły postawione zadania przez trenera.